To polski prymas, jeden z przywódców kontrreformacji w Polsce. Jest bardzo ważny dla Polaków i dla Kościoła w Polsce. 8 czerwca 1603 roku zmarł arcybiskup Stanisław Karnkowski, propagator reformy trydenckiej. Arcybiskup Stanisław Karnkowski aktywnie działał na rzecz wprowadzenia postanowień Soboru Trydenckiego. Był bliskim współpracownikiem kardynała Stanisława Hozjusza. Założył też seminarium duchowne we Włocławku i nakłonił księdza Jakuba Wójka do rozpoczęcia prac nad przykładem Biblii. Odebrał staranne wykształcenie, bo studiował najpierw w Krakowie, później w Padwie, a w końcu także w niemieckiej Wirtemberdze. Po powrocie do kraju został sekretarzem króla Zygmunta Augusta. Później od 1563 roku był sekretarzem wielkim koronnym. W 1567 roku został biskupem kujawskim. Bardzo aktywnie działał na rzecz zaszczepienia w Polsce idei kontrreformacji i wprowadzenia postanowień Soboru Trydenckiego, który był takim odnowieniem Kościoła. Polska, tak jak cała Europa, doświadczała rewolucji religijnej po wystąpieniu Lutra, rewolucji, która miała absolutnie zburzyć porządek zarówno życia religijnego, jak i politycznego. Dbał o to, żeby Polska w czasach, gdy inne kraje bardzo łatwo odchodziły od religii rzymskokatolickiej ku nowym kierunkom, nowym wyznaniom protestanckim, dbał o to, żeby Polska zawsze trwała przy obietnicy chrztu i w tym kościele, w którym chrzestem nastąpił, czyli w kościele rzymskokatolickim. Prowadził intensywne działania kontrreformacyjne, współpracował z biskupem warmińskim Stanisławem Hozjuszem. Sprawował posługę biskupią pod znakiem wprowadzenia dzieła reformy trydenckiej i do podległych mu diecezji niósł tego ducha reformy, ducha odnowy. Wizytował parafie, klasztory, były synody diecezjalne, archidiecezjalne, prowincjalne, odzyskiwanie świętych, świątyń, które zostały zajęte. Są to działania w zakresie liturgii, są to działania związane z odbywaniem synodów, ale przede wszystkim jest to również utworzenie seminarium duchownego i zupełnie nowe, pogłębione podejście do tego, czym ma być życie religijne w diecezji, czym ma być formacja duchowieństwa. I namówił, co ważne, księdza Wójka, jezuitę, do rozpoczęcia prac nad przekładem Biblii. To właśnie dzięki niemu ta idea została zrealizowana także. I do dzisiaj cieszymy się z Biblii Jakuba Wójka i wiemy, że to właśnie ten ksiądz arcybiskup zmotywował jezuitę do tego, żeby powstało pierwsze polskie tłumaczenie całej Biblii. Był bardzo zaangażowany właśnie w odnowienie ducha i to mu się udało. Te jego starania nie zostają niezauważone również przez stolicę apostolską, stąd z czasem pojawia się na tronie prymasowskim w Gnieźnie. Pokazał, że można łączyć dbałość o siłę Kościoła właśnie w tym okresie, gdy jego podwaliny były bardzo mocno wstrząsane, z dbałością o siłę państwa. Przygotowuje nowy sposób powołania na tron Polski, a więc elekcję. Koronował króla Stefana Batorego po wyborze na króla, później także Zygmunta III Wazę. A szczególna rola przypada mu w odniesieniu do sytuacji, w której mamy okres bezkrólewia. Jest, jak przystało na polskiego prymasa, interreksem. Był interreksem po śmierci Stefana Batorego. Pełnił także funkcję proreksa w czasie, kiedy Zygmunt III Waza przebywał w Szwecji, w czasach Unii Polsko-Szwedzkiej. Dzięki takim osobom jak prymas Polska pozostała krajem katolickim, pozostała krajem, który również w sposób stabilny funkcjonował w wymiarze politycznym.